Agato, powiedz, jak tobie podoba się wystawa Magdaleny Gawęckiej. Mamy dzisiaj właśnie jej wernisaż. Bardzo mi się podoba. Jest to sztuka nowoczesna, którą lubię. Sztuka abstrakcyjna, bardzo kobieca. Fajny styl. Coś takiego, co mogłabym mieć u siebie w domu. Czy ty u siebie w domu posiadasz obrazy? Nie wiem, czy obrazy olejne, grafiki, tak jak tutaj podziwiamy. Posiadam w swoim domu bardzo dużo obrazów, zresztą sama maluję olejne obrazy abstrakcyjne, jest to abstrakcjonizm ekspresjonistyczny. Często też kupuję obrazy, dzisiaj byłam w dwóch galeriach, w jednej na krakowskim Przedmieściu, niedawno też mi się udało zakupić dwa obrazy Edwarda Dwórnika, zdążyłam przed jego odejściem. Bo teraz, jak wiadomo, jest ciężko dostać jego obrazy i to się wszystko pewnie zmieni na rynku. No i sama maluję. Mam już zamówienia na kilka obrazów swojej własnej produkcji. Jak mówię, to jest abstrakcja. Zapraszam na mojego Instagrama, tam są pokazane rzeczy, które sama wykonuję. A dzisiejsza wystawa jest bardzo, bardzo ciekawa. Jeszcze muszę się przyjrzeć wnikliwiej. Jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe na najbliższy okres, na czym obecnie pracujesz? Czy nad jakimś projektem, produkcją, czy na czymś innym? Obecnie na brak czasu nie mogę narzekać, bo gram w trzech teatrach. W Teatrze Kamienica w Warszawie, w Teatrze Kapitol w Warszawie oraz w Teatrze Impresaryjnym ze spektaklem Andropauza 3, z którym jeździmy. Nie ukrywam, że jestem głodna serialu i filmu. Może coś się wydarzy, kto wie. Na razie dostałam też propozycję nowej sztuki na przyszły rok, w okresie, próby zaczną się w okresie letnim. Jest jeszcze jedna rozmowa, więc teatralnie, ale no kto wie, w naszej branży nigdy nie wiadomo, co się wydarzy jutro, czy zadzwoni telefon z jaką propozycją, więc nie ukrywam, że ostatnio wystąpiłam z jednym serialu, Ślad. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę? No może, że oczywiście, bo już pewne osoby już dzisiaj powiedziały w wywiadzie. A właśnie, no. Natomiast dzieje się, ale mam nadzieję, że na mniejszym ekranie, następnym ekranie również się niebawem pokażę. Ale zapraszam do teatru, bardzo serdecznie. A powiedz, jak to jest u ciebie? Bo tak, przeskoczyć serialu kryminalnego, jakby nie było, do świata kultury i sztuki, nie wiem, czy u ciebie to jest takie normalne, bo jednak wiemy, o czym jest ten serial, Ślad, że to nie jest taki zwykły serial. Nie rozumiem, co ma serial kryminalny do sztuki. Mam na uwadze, że jednak tam zupełnie inny jest świat. Ty ze swojej strony tutaj jesteś aktorką. Czy jesteś w stanie połączyć właśnie tutaj malarstwo i aktorstwo na co dzień? Słuchaj, jak się jest aktorem, aktorką, to trzeba się wcielać w różne postaci. To przychodzi tak, znaczy mnie przynajmniej tak. Zdarza się, że w ciągu dnia rano gram zabójczynię, a wieczorem gram romantyczną kobietę o ciepłym, gołębim sercu. Bardzo lubię takie zmiany, a sztuka, samo obcowanie ze sztuką i z ludźmi ze sztuki, prawdziwymi ludźmi ze sztuki, tak naprawdę jest dla mnie powiewem świeżego powietrza i olejem napędowym, więc nie wyobrażam sobie życia bez sztuki. Mam artystyczną duszę i są różne projekty teatralno-serialowe, ale tak naprawdę prawdziwa sztuka to jest coś, co trzyma mnie przy życiu. Powiedziałeś, że zagrałaś w serialu Ślad, ale nie wspomniałaś, jaką rolę zagrałaś. Kogo zagrałaś? Dość złożoną postać. Była to kobieta rozedrgana o rozerwanym sercu, pełna sprzeczności, emocji, której zaginął małżonek, ale tak naprawdę była zakochana w kimś innym i obydwaj zaginęli, co było bardzo podejrzane, po czym były też trudne sytuacje w... Chyba nie mogę za dużo zdradzać, ale to były trzy pełne napięcia dni, rola dość wymagająca, emocjonalnie złożona, ambitna. Coś, co lubię. Coś, co tygryski lubią najbardziej.